Od ponad dwóch lat jestem singlem i powiem wam, że z perspektywy czasu może i dobrze. Bo ona była pierdolnięta. Ona lubiła sobie wypić, nie? Ale tak srogo lubiła sobie wypić. Ja raz wracam z występu w Gdańsku, godzina 23, tam je witam w drzwiach. Zadowolona. Kochanie. No tak wyglądacie, jak jesteście najebane. A ja przygotowałem dla nas romantyczną kolację przy świecach. A ty tak późno wracasz? Ja patrzę za nią, ona 1,60 m. Na stole dwa razy tatar. Mówię, kurwa, cię tu romantyzm. Woda. No już lepiej. I znicz. No i wszystko w porządku, tylko po co ten znicz? Bo zaliczymy dzisiaj zgona. Tutaj była kozakiem, ale w łóżku nieładnie tak mówić o mojej dziewczynie. No ale nieruchoma kłoda jak skurwysyn, no. Ile razy mieliśmy jakiś romantyczny wieczór. Całuję ją po udach, głaszczę, dochodzę ustami do wiadomego miejsca. Ta się w ogóle nie rusza, w ogóle. Czuję, że się podnieca, ale w ogóle się nie rusza. Jakbyś szedł do rezerw i wyjebał tego manekina, nie? I już jestem dosłownie 2 centymetry i ona nagle... I wstać mi teraz! O kurwa! To ty żyjesz? To było straszne. Ale byłem w tym związku 10 lat. 10 lat. I się rozstałem. I co robi facet po długoletnim związku po rozstaniu? Ktoś ma jakieś pomysły? Rucha. Po prostu nieważne. Chodzi i rucha. Nie, ale spoko. Spoko. Fajne masz poglądy o singlach też. Normalnie, jak idzie facet tak, to widać, że jest w związku, nie? A jak idzie tak, o tak. Ktoś jakieś pomysły jeszcze? Imprezuje, tak jest, to jest prawidłowa odpowiedź. Wygrałaś... Co? Talon. Jeszcze raz? Talon. Talon, no tak, wiem jak jest końcówka, jesteś w chuj oryginalny w tym stary. Tak, imprezuje. Ja poszedłem totalnie w melanż, poszedłem totalnie w wódę. Przez 2 tygodnie nie trzeźwiałem. No naprawdę, mam taki ulubiony swój bar w Gdańsku, 107. Chodziłem tam codziennie. Codziennie. Pierwsza oznaka, że coś jest nie tak, była wtedy, jak podszedłem do baru, powiedziałem do barmana, poproszę wódkę, on powiedział, tak jak wczoraj przelewamy do kufla. Mówię, no coś już jest ze mną nie tak. Ale żeby wyjść z takiego nałogu, potrzebny jest jakiś bodziec zewnętrzny. I moim bodźcem zewnętrznym był żul. Żul z mojego osiedla. Żul, który zawsze do mnie mówił, o pani władco mój. Tym razem powiedział po prostu, cześć. Jak jesteś społecznie zdegradowany przez żula, to już jest coś z tobą nie tak, nie? Musiałem, w ogóle żule na moim osiedlu, to też taka mała dygresja. To jest, no po prostu mają piękną enklawę w postaci tego śmietnika, tej altany śmietnikowej. I ostatnio zrobili nam tam klucze do ukrywa tych śmietników. I idę sobie raz z koszem, staję przy tej altanie, szukam kluczy, nagle słyszę ze środka, otwarte! Wchodzę, żeby mnie oprowadza, nie? Proszę, proszę, to ma pan pojem na suche, tutaj na mokre, a nie, tam niech pan nie staje, bo ten tam srał, to mój kibet. Strasznie.